Dzień dobry, kochani. Dzisiaj powiem o trójkącie dramatycznym, czyli takiej sytuacji w nas, kiedy trzy odsłony tego samego, tak naprawdę schematu, tej samej dynamiki w nas walczą ze sobą. I te trzy odsłony to kat. Ofiara, wybawca, one to walczą, to, to się ratują, to się użalają, przy różne rzeczy robią w naszym wnętrzu, co owocuje takim poczuciem niezrozumienia, zagubienia, co przekłada się na różne konflikty wewnętrzne, ale też konflikty i nieporozumienia w naszych relacjach. Jeśli doświadczasz w swoim życiu toksycznych relacji, jeśli coś odtwarzasz w nich, coś bolesnego, trudnego, czego do końca nie rozumiesz, jeśli jesteś yy, DDA, DDD, jeśli masz za sobą trudne dzieciństwo, jeśli zauważasz u siebie współzależność, to to nagranie może być dla ciebie wspierające. Ja nazywam się Sylwia Kulesza, a to jest mój podcast w objęciach wnętrza. Przestrzeń, w której będziemy przyglądać się temu, co i w jaki sposób wpływa na nasze obecne życie. Będziemy szukać w naszych wnętrzach odpowiedzi, których na próżno szukamy w świecie zewnętrznym. Będziemy w końcu przytulać i obejmować to, co woła o uwagę. Jeśli chcesz rozwijać się, poszerzać swoją świadomość i budować ze sobą czułą, dobrą relację, to miejsce będzie dla Ciebie idealne. Pojęcie trójkąta dramatycznego pochodzi z analizy transakcyjnej. Zaznaczam jednak na początku, że nie będę się odnosić bezpośrednio do teorii Rika Berna. Będę mówić o bardzo praktycznym wymiarze trójkąta dramatycznego, o tym, czego sama doświadczałam zarówno w swoim procesie, jak i w procesach osób, którym miałam przyjemność towarzyszyć w integrowaniu tego właśnie trio: kata, ofiary i wybawcy. Będę mówiła o tym trójkącie w kontekście pracy. Z dzieckiem wewnętrznym i pewnej dynamiki, która odgrywa się zawsze na początku w nas samych, w naszym wnętrzu. Moją intencją jest pokierowanie do źródła, do samego początku, czyli tego, gdzie się ten trójkąt zaczyna w nas. Mniej natomiast skupię się na teoretycznym opisie każdej z ról. Tego akurat jest obfitość. W internecie możecie szukać, możecie klikać. Na pewno każdy znajdzie coś. Dla siebie. Ok, kochani, zacznijmy od takiej wizualizacji, żeby w ogóle poczuć ten trójkąt dramatyczny. To wyobraź sobie równoramienny trójkąt, równoboczny trójkąt, kiedy każdy z jego boków ma taką samą długość i na każdym wierzchołku są odpowiednio kat, ofiara i wybawca. Zdawałoby się zupełnie inne. Rolę, zupełnie inna energia, natomiast trójką dramatyczny jest właśnie dlatego dramatyczny, że bez względu na to, którą rolę w nim odgrywasz, w której roli się znajdujesz, to jeśli wszedłeś, jeśli weszłaś w jedną z nich... To jest tylko kwestia czasu, kiedy znajdziesz się na pozostałym wierzchołku. Te postaci w trójkącie dramatycznym tak bardzo się od siebie różnią, to często wiele lat musi upłynąć i wiele takich powtórek nieprzyjemnych, bolesnych w naszym życiu, zanim my w ogóle sobie zdamy sprawę z tego, że tak naprawdę to cały czas ta sama gra, Cały czas ten sam scenariusz, zmieniamy tylko rolę, zmieniamy tylko tego głównego bohatera, w którego się wcielamy, natomiast cały czas jest to samo zakończenie, które najczęściej wiąże się z ogromnym bólem, frustracją, poczuciem zagubienia, niezrozumienia. Lubię patrzeć na trójkąt dramatyczny, jak na taki twór energetyczny, który ma właśnie te trzy części: kata, ofiarę, i wybawce, i im więcej jest interakcji między nimi, im większa wymiana, im częściej się zmieniają te role, tym więcej właśnie energii trójkąt dramatyczny pochłania, tym bardziej się rozrasta i kumuluje tą energię, sam jakby w sobie, natomiast naturalnie jest to dla nas ogromna strata energetyczna. I często myślimy, że rozwiązaliśmy jakąś naszą sytuację, na przykład przestaliśmy być ofiarą, podczas gdy tak naprawdę zmieniliśmy tylko rolę i teraz jesteśmy katem albo wybawcą i ratujemy czy siebie, czy innych, myśląc, że to jest właśnie to rozwiązanie, a wcale... Nie, to jest tylko doraźna zmiana klimatu. Żeby uwidocznić, czym jest trójkąt dramatyczny i jak y, często bezwiednie w niego wchodzimy, nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy, chcę Wam przytoczyć taki y, przykład. Być może wielu z Was doświadcza, czy doświadczało takich sytuacji regularnie. Masz bliską koleżankę, która zaczyna zwierzać ci się o tym, w jaki sposób została zraniona przez inną waszą znajomą. Źle o niej mówi. Stawia się w takiej bardzo pokrzywdzonej roli, stawia się trochę w roli ofiary, użalając się nad tym, jak bardzo właśnie tamta osoba źle się zachowała, jak jest toksyczna, jak ona już ma dość i jak w ogóle nie wie, co zrobić w tej sytuacji. Naturalnie budzi się w tobie współczucie, poczucie niesprawiedliwości, oburzasz się na tą waszą znajomą i stajesz w obronie. Tej koleżanki, mówiąc jakieś również złe rzeczy na tamtą osobę, udzielając wsparcia, podsuwając jakieś możliwe rozwiązania, i teoretycznie mogłoby się wydawać, że jest wszystko ok. No, właśnie tak powinna wyglądać zdrowa przyjaźń, czyli wspieramy się, jak tobie się źle dzieje, to ja dam ci wsparcie i nawzajem. Tylko nie zauważasz tutaj, że ta osoba, która z tobą rozmawiała, nie szukała rozwiązania u źródła, nie była gotowa, Porozmawiać wprost, skonfrontować się z tamtą swoją znajomą, tylko przyszło po wsparcie do ciebie i właściwie jakiego wsparcia ona szuka. Łapiesz wędkę. <grym> jesteś właśnie w roli wybawcy. Jeśli jesteś w tej roli, to lada moment będziesz też w roli kata albo ofiary. Po spotkaniu możesz czuć Jakiś taki wewnętrzny zgrzyt. Możesz czuć spadek energii, ból głowy, rozrażnienie, możesz czuć, że coś jest nie tak. Z czasem zaczniesz mieć wątpliwości. Kurczę, skoro ona tak źle mówiła o tamtej koleżance, zamiast pogadać z nią w cztery oczy, to być może jak między nami coś będzie nie tak, to też nie przyjdzie do mnie pogadać wprost, tylko będzie szukała jakichś sprzymierzeńców, którzy uznają jej krzywdę, ale ja się nawet o tym nie dowiem. I zaczynasz mieć wątpliwości, zaczynasz tracić zaufanie, przyglądasz się, co tu się tak właściwie dzieje. Masz możliwość porozmawiania o tym wprost z Twoją koleżanką i teraz jeśli to zrobisz, ona jest w trójkącie dramatycznym, to w pewien sposób zdemaskujesz to, co się dzieje, ona się może obrazić, czyli staniesz się jej katem. Jeśli zaczniesz się dystansować, odsuwać, ona również może Cię uznać za kata. I prędzej czy później te role właśnie zaczną się odwracać. Poprzyglądaj się różnym swoim relacjom, czy relacjom, jakie obserwujesz w swoim otoczeniu, i zobacz, czy przypadkiem tak się właśnie nie kręcimy z tymi osobami w kółko, czy właśnie w trójkącie i nie odgrywamy przypadkiem co chwila jakiejś innej roli. Paradoks tej całej gry polega na tym, że gdzieś tam głęboko jest taka dobra i bardzo właściwa intencja pozyskania uwagi. Zobacz moją krzywdę, zobacz jak mi źle, zobacz jak ja cierpię. I bez względu na to, w której roli jesteśmy, to o uwagę tam chodzi. Jednak jest ona w różny sposób wyrażana. Za każdym razem osoba, która jest w którejś z tych ról, nie jest w stanie rozpoznać, zidentyfikować swoich potrzeb i nazwać ich wprost, i nie jest w stanie, jakby nie potrafi też sięgnąć po nie we właściwy sposób, czyli skomunikować, powiedzieć o co mi tak naprawdę chodzi, czego ja chcę, czego ja tam potrzebuję. I zabawa w trójkąt dramatyczny umożliwia właśnie pozyskiwanie energii, pozyskiwanie uwagi od innych osób, ale właśnie w taki zakręcony, manipulacyjny sposób. No i niestety dramat polega na tym, że tak pozyskana energia nie wypełnia nas od środka, daje takie chwilowe tylko poczucie ulgi to są takie głaski, to są takie lajki, to są takie chwilowe oznaki jakiegoś zainteresowania naszą osobą, które wpadają tak naprawdę w próżnię taką naszą wewnętrzną, w tą głęboką pustkę i nie wypełniają jej od środka. Od środka wypełnić możemy to tylko my, zdając sobie sprawę z tego, w co gramy, dlaczego w to gramy, kiedy zaczęliśmy w to grać i co tam jest właśnie na samym, samym początku u źródła, Całego dramatycznego trójkąta. Ok, kochani, pokrótce powiem o tym, na czym polega każda z tych ról, i jak ją rozpoznawać i jaka jest właśnie taka energia, taka, taka esencja każdej z tych postaci: kata, ofiary i wybawcy. Rola ofiary to jest taki moment taki klimat właśnie kiedy nam się zadziało mnie skrzywdzono ktoś mi coś zrobił i ja sobie nie radzę I jak tak było można ja taka biedna pokrzywdzona nie poradzę sobie sama tam jest bardzo dużo poczucia niesprawiedliwości poczucia zawodu żalu ale takiego niewyrażonego takiego którego nie jesteśmy w stanie dać sobie sami nie jesteśmy w stanie Wykrzesać takiego auto współczucia. tylko oczekujemy, że ktoś właśnie nad nami się poużala, pobiadoli z nami, zobaczy tą naszą krzywdę. I często, właśnie w relacje wchodzimy z czegoś takiego, często budujemy relacje na tym, że o, my to tak mamy. Tak, my to dwie z tymi naszymi partnerami, no mój taki, twój taki, no nigdy z nimi do ładu nie dojdziemy. Ja tak cierpię, ty tak cierpisz, no co cierpisz, co tu zrobić? I często na tym budujemy relacje i często od razu tak wchodzimy w relacje, czyli umniejszając sobie, stawiając siebie w takiej roli, że ja jestem jakaś mniejsza, jakaś nieporadna, nie stoję w swojej mocy. W ogóle cały czas zależy od kogoś. Tak, jakbym nie miała kontroli nad swoim życiem, jakbym nie miała. Wewnątrz poczucia sprawczości, poczucia, że tak, to ja jestem odpowiedzialna za moje życie i za to, co się w nim wydarza i nawet jak mi się dzieje jakaś krzywda, to chcę się temu przyjrzeć, chcę coś z tym zrobić, chcę postawić granice, chcę o siebie zadbać. Pozycja ofiary uniemożliwia w pewien sposób wzięcie właśnie swoich spraw w swoje ręce, bo tu cały czas jest nadzieja, że to ktoś się nad nami pochyli, że ktoś nam da Tą uwagę, że ktoś nas powinien, no właśnie, wybawić, wyratować. Pozycja ofiary często jest takim lepem na wybawców i na katów. Możemy bardzo szybko zobaczyć, jak rzeczywiście ta uwaga płynie w naszym kierunku, kiedy nam się dzieje krzywda. Zauważcie też, jak w naszej kulturze mało jest uwagi, mało jest chęci dzielenia się, kiedy odnosimy sukces, kiedy nam się dobrze dzieje, a bardzo często to właśnie, jak bieda jakaś jest u mnie to szybciej przy, przybędziesz, szybciej klikniesz e, w coś takiego bolesnego, trudnego. E, szybciej będziesz skłonna, skłonny porozmawiać ze mną niż wtedy, kiedy ja chcę się podzielić jakimś swoim sukcesem, radością. Więc my mamy rzeczywiście taką tendencję też, myślę jako kultura, do wybawiania i ratowania siebie e, nawzajem. I wybawca, ta rola wybawcy będzie nastawiać w sytuacji, kiedy my właśnie wiemy, jak pomóc. My mamy to rozwiązanie. Widzimy i reagujemy na potrzeby ofiary, często zanim ona w ogóle wyrazi je wprost, zanim ona będzie miała kontakt z nimi, i pomagamy nadmiernie, pomagamy przeciążając siebie, pomagamy za wszelką cenę, bez ram bez ram czasowych, bez ram energetycznych. Pomagamy całym sobą. Wybawca to ktoś, kto przekracza się w dawaniu. Wybawca często ma ręce pełne roboty. To jest ktoś, kto gasi pożary. Ktoś, kto chce się czuć bardzo potrzebny. Ktoś, kto chce wiedzieć, że tak, to dzięki niemu on tyle dał, on tyle zrobił i teraz, dzięki temu, że on właśnie tak pomógł, to ta ofiara może wyjść na powierzchnię. Ona teraz może. Czuć się wzmocniona. Paradoks polega na tym, że kiedy ofiara poczuje się wzmocniona i pójdzie swoją drogą, to wybawca wcale nie odczuje satysfakcji. On wtedy będzie miał poczucie bycia wykorzystanym, bycia nadwyrężonym, będzie miał poczucie, że ktoś nie jest mu wdzięczny. Ja dla ciebie tyle, a ty mi się tak odwdzięczasz ja tyle ci dałam, tak się poświęciłam. A ofiara może powiedzieć, ale kto cię prosił? Ale ja wcale nie chciałam! Ja nawet nie mówiłam, ja chciałam tylko pogadać. Sama zaoferowałaś tą pomoc. No i się zaczyna: jeśli do czegoś takiego dochodzi, to pojawia się wtedy trzecia postać z trójkąta, kat. Kat może się pojawić zarówno z ofiary, jak i z, z wybawcy. Nadużyty wybawca e doświadcza zarówno smutku, jak i e złości. Jeśli pochłonie go smutek, to może wejść w ofiarę, jeśli pochłonie go złość, to może wejść w kata. Mówię o mm, nieuświadomionym smutku. Takim niedopuszczonym smutku, nieuznanym smutku i nieuznanej złości. Ponieważ nie pozwalamy sobie na smutek czy na złość, nie mamy kontaktu z tym, no to właśnie te postaci w nas zaczynają to wyrażać w taki sposób podstępny, manipulacyjny, także właśnie tu się to coś odgrywa, ale my tak naprawdę nie wiemy co. No, bo właśnie po drodze zgubiliśmy te różne emocje, nie mieliśmy z nimi kontaktu i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się wydarza w naszych relacjach. Możemy rozpoznać, że wchodzimy w rolę kata, kiedy zaczynamy źle myśleć o innych ludziach, przypisywać im złe intencje, w jakiś spo sposób ich dewaluować. I no, naturalnie jest to nieadekwatne. Tak widzimy, da się to ocenić, że jest to nieadekwatne do sytuacji. Czyli ja zakładam, że no, ona mi to specjalnie zrobiła, coś z nią jest nie tak. Ona jest toksyczna. Tam jest coś trudnego, tam jest coś chorego. Ja nie będę tutaj w ogóle nawet z nią rozmawiać, albo ja jej pokażę, ja jej powiem. Za każdym razem, kiedy uważamy, że ktoś jest w jakiś sposób od nas gorszy, to już włącza się kat. I Kat może właśnie mieć nieuzasadnione pretensje, atakować, oskarżać. Eee, może być przemocowy, może to być przemoc w białych rękawiczkach, może to być przemoc wprost, fizyczna. I Kat może być tylko w głowie, kiedy źle myślimy o innych albo o sobie, a może też być bardzo, bardzo na powierzchni, kiedy doprowadzamy do sytuacji, kiedy ktoś w kontakcie z nami bardzo cierpi. Cierpi tak jak ta nieuznana ofiara w nas. Tylko, no właśnie, jesteśmy w kontakcie z tym cierpieniem, ale nie bezpośrednio, ale na zewnątrz. To jest bardzo mocna dynamika, kochani, kiedy jako kat robię coś takiego, żeby osoby wokół mnie cierpiały, właśnie dlatego, że część mnie chce być w kontakcie z tym cierpieniem, bo zna to cierpienie i chce je w końcu odnaleźć. Jednak nie jest gotowa, nie jestem gotowa się z tym cierpieniem spotkać wprost, więc spotykam się na okrętkę, obserwując je u innych ludzi. Za osobą, która jest w roli kata, często stoi właśnie ta nieuznana ofiara jej własny ból, jej własna krzywda, która chce być zintegrowana, która chce być zobaczona, ale właśnie nie ma gotowości do zobaczenia jej wprost, nie ma odwagi, żeby się z tym skonfrontować, że to mnie się kiedyś krzywda działa, tylko odgrywam ten swój dramat dawny, stary, teraz wewnętrzny na zewnątrz, tak, żeby to zawsze inni cierpieli tak jak ja kiedyś cierpiałam. Trójkąt dramatyczny jest bardzo toksyczną grą. Jak się temu dobrze przyjrzysz, to zauważysz, jak przemocowy może być każdy z tych wierzchołków. Jeśli interesuje cię narcyzm, który jest obecnie bardzo popularny w internecie, to zauważ, że narcyzm ukryty Często bazuje właśnie na tej ofierze. Czyli ja, taka biedna, poszkodowana, i weź teraz, ty tutaj się nade mną użalaj. I często, właśnie te osoby, którym taka krzywda się dzieje, takie są biedne, tak sobie nie radzą, są właśnie ukrytymi narcyzami, pobierają tą energię z zewnątrz, zamiast skupić się na sobie i zacząć realnie pracować, wykonywać pracę trudną, bolesną. Wewnętrzną nad sobą. Często zauważcie, że duchowa przemoc i takie narcystyczne wsparcie, różni narcystyczni guru, to przecież nikt inny jak wybawca, wybawca, ratownik, który uznał, że lepiej od innych wie, co dla nich dobre. I śpieszy, by pomóc, tak? I wpada ci bez zaproszenia do twojego życia i mówi: Powinnaś pójść na terapię, bo masz problem z tym i z tym. Ja widzę u ciebie cień matki. Ja widzę, jak ty się toksycznie zachowujesz. Posłuchaj moich rad. Jeśli ktoś to robi zupełnie bez pozwolenia, bez zaproszenia i za wszelką cenę próbuje uświadomić innych, wmawiając im, jakie mają problemy, albo nawet nie wmawiając może on tam nawet widzi coś, co rzeczywiście. Znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, ale robi to właśnie manipulacją, robi to nachalnie, robi to jakby uznawał, że on wie lepiej. To jest to właśnie ten wybawca, ten narcyz wybawca, który używa przemocy. No i jawny kat, często jest najbardziej wyraźny, to ta osoba, która poniża, wyzywa, przezywa, popycha, używa przemocy fizycznej, bije i robi te wszystkie... Bardzo wyraźnie, widoczne rzeczy, na których się możemy skupić i powiedzieć tak, to jestem właśnie kat, i on jest zły. I często, kochani, właśnie kata widzimy najszybciej, najwyraźniej. Często kata chcemy odrzucić ze swojego życia i ze swojego wnętrza, bo mówię, podając przykłady zewnętrzne o tym, co się zadziewa w relacjach, ale jeśli. W relacjach odgrywamy trójkąt dramatyczny, to znaczy, że on w nas odgrywa się non-stop i zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się, co tam się dzieje właśnie w naszym e, wnętrzu, między tymi właśnie trzema wierzchołkami trójkąta. Kochani, trójkąt jest pewną grą, ale też tworzy całość. Nie ma jednej roli bez drugiej. Jeśli zbliża się do ciebie wybawca z chęcią dawania nieproszonych rad życiowych jakichś rozwiązań, to możesz po prostu nie przyjąć jego pomocy i zaznaczyć granicę, powiedzieć nie, dziękuję, nie potrzebuję Twojej troski. Jeśli masz do czynienia z ofiarą, z kimś, kto, no właśnie, jest w jakiś sposób w roli ofiary, to możesz zaoferować osobie konkretną pomoc, ustalając czas, zakres tej pomocy, warunki pomocy, pytając przede wszystkim, czy ktoś chce Twojej pomocy i jak ją sobie wyobraża. To ta osoba właśnie powinna decydować i wyrażać swoją chęć otrzymania wsparcia. No a jeśli jesteś w roli kata, jeśli ktoś wkracza też w Twoje życie w roli kata, to potrzebujesz bardzo jasnych, bardzo silnych granic i determinacji, żeby siebie ochronić. Jeśli sam sama jesteś w roli kata, wchodzisz w taką rolę, to potrzebujesz totalnej szczerości ze sobą, oceny tego, co robisz. Sobie i innym, jak ich traktujesz, jakie ponosisz tego koszty, albo jakie koszty ponoszą inni, i podjąć konkretną pracę nad sobą. Okej, okay, kochani, to tyle, jeśli chodzi o taką energię każdego z tych wierzchołków. Być może odnalazłeś, odnalazłeś siebie w którymś z tych, no właśnie, momentów, kata ofiary wybawcy i zauważasz, jak powtarzasz pewne jakieś um, role w swoim życiu. Jeśli masz ochotę, to podziel się w komentarzu. I teraz podzielę się z Tobą swoimi refleksjami na temat trójkąta dramatycznego i podpowiem, jak z niego wychodzić. Wyjaśnię też, co ma trójkąt wspólnego z dzieckiem wewnętrznym i dlaczego ja zaczynam od dziecka wewnętrznego, kiedy pracuję z trójkątem dramatycznym. Z mojego doświadczenia wynika, że i wybawca, i kat wypłaszczają się, kiedy pochylamy się nad ofiarą w nas. Ale pochylamy się w taki zdrowy sposób w odpowiedniej przestrzeni. Czyli nie tak, jak to robi ofiara, że ja teraz będę chodzić i ojczyć wokół osiedla i wokół rodziny i znajomych i mówić, jaka to mnie krzywda spotkała, tylko sama wezmę odpowiedzialność za tą krzywdę, wyznaczę sobie czas, wyznaczę sobie miejsce, znajdę odpowiednią przestrzeń, gdzie ta krzywda, gdzie ten ból ofiary we mnie może być uznany. I znajdę też odpowiednie wsparcie, czyli zrobię, zrobię to na poważnie. Nie będę teraz tracić mnóstwa energii, żeby otrzymać to z zewnątrz, tylko sama, sam zobaczę, jak ja mogę się tym zająć, jak ja się mogę tym zaopiekować. I ta część, część ofiary jest połączona ze zranionym dzieckiem wewnętrznym. W tej części nas potrzebny jest wewnętrzny opiekun, taki dobry rodzic, który zajmie się. Nim, tym dzieckiem naszym zranionym, wysłucha, utuli, wytłumaczy, pobędzie, uzna. I często, kochani, my właśnie nie znajdujemy tej przestrzeni dla siebie i nie dajemy sobie tego, no bo właśnie nie chcemy się stawiać w pozycji ofiary, więc nie będziemy mówić, że nas krzywda spotkała, albo że mimo, że mam 30 lat, to mnie nadal coś boli, tylko odbieramy sobie do tego prawo. Nie przyznajemy sobie prawa do bólu, udajemy, że go nie ma. No i efekt jest taki, że nieświadomie później wchodzimy w tą rolę ofiary i szukamy tego gdzieś na zewnątrz, czego sami sobie nie potrafimy dać w dobry sposób. I mam takie przekonanie, kochani, że przestajemy robić siebie ofiarę wtedy, kiedy naprawdę zobaczymy ofiarę w nas. Musimy robić siebie ofiarę i musimy szukać tego uznania właśnie dlatego, że potrzebujemy tej uwagi, potrzebujemy, żeby ktoś się pochylił nad naszym bólem. Potrzebujemy, żeby ktoś uznał nasze krzywdy. Tyle, że te krzywdy to nie są wcale te rzeczy, które się wydarzają tu i teraz. Często te krzywdy to są bardzo, bardzo dawne, jakieś stare, zapomniane wydarzenia, które sprawiły, że pękło nam serce, które sprawiły, że przeżywaliśmy ból nie do wyrażenia, ból, który przekracza wszelkie granice, ból, który sprawia, że nie radzimy sobie, i musieliśmy się odciąć od tego bólu, żeby przetrwać. Teraz, jako dorośli ludzie, czując cały czas ten ból wewnątrz, doprowadzamy, chcąc nie chcąc, do takich sytuacji, które dają nam powód, które dają nam pretekst do przeżywania tego starego bólu. I popatrz, czy to, co się ostatnio wydarzyło, jeśli padłaś, padłeś ofiarą czegoś, czyjejś krytyki, czyjegoś toksycznego zachowania, czyjegoś porzucenia, odrzucenia, czyjejś zdrady to jak tak naprawdę szczerze z tym pobędziesz i dopuścisz do siebie te emocje, to co się dzieje w tobie. Dasz sobie przestrzeń na to. I zapytasz siebie szczerze, czy ja to przeżywam po raz pierwszy w życiu? Prawdopodobnie okaże się, że nie jest to pierwszy raz. Prawdopodobnie okaże się, że czułaś to, czułeś tak wiele razy w twoim życiu, że stało się to pewnym powietrzem twoim, którym oddychasz. I dajesz sobie, dajesz swojemu umysłowi kolejne powody do tego, żeby móc się czuć tak, jak się czujesz, tylko że to nie pomaga. Bo źródło jest tam, źródło jest często w dzieciństwie, źródło jest w tych pierwszych wydarzeniach, które doprowadziły cię do takich emocji i do uznania tego dziecka wewnętrznego, właśnie zranionego dziecka w nas, które bardzo wtedy cierpiało, ale nie mogło sobie z tym poradzić i było samo, było skazane na siebie, a jednocześnie było zależne od dorosłych. I nie mogło sobie dać tego wsparcia, którego potrzebowało. Musiało czekać na mamę, na tatę, na kogoś dorosłego, na tego wybawcę, właśnie, który przyjdzie, utuli, uzna, da obecność, da dotyk i pozwoli poradzić sobie z tym bólem, pozwoli to przeżyć. Ponieważ to było nie do przeżycia, to odciąłeś te doświadczenia, odciąłeś te emocje, odcięłaś się od tej ofiary w sobie. No i właśnie. I co chwila teraz w Twoim życiu. Dzieją się rzeczy, że lądujesz w pozycji ofiary i czekasz na wybawcę. I rozwiązanie tego dramatu jest właśnie wewnątrz. Rozwiązanie tego dramatu polega na odkryciu wewnętrznego rodzica, nauczeniu się, jak być dla siebie tym dobrym, wewnętrznym, dorosłym, tym wsparciem, które stanie tam przy tej ofierze i powie: Ja tu jestem i widzę Twój ból. Nieważne, co wszyscy inni powiedzą, nieważne, że masz 50 lat, ja widzę, jak cię boli. Ja chcę z tym pobyć. Ja chcę to usłyszeć. Powiedz mi, znajdę tyle czasu, ile potrzebujesz. I często, kochani, ponieważ my nie dopuszczamy tego bólu i nie dajemy prawa temu zranionemu dziecku wewnętrznemu do czucia tego, co ono i tak czuje, no to właśnie odwlekamy ten czas i czekamy, aż ktoś inny to zrobi za nas. I żeby było jasne to że ktoś za nas tego nie zrobi to nie znaczy że mamy to robić samotnie mamy to zrobić samodzielnie ale często i najczęściej potrzebujemy wsparcia w tym czyli potrzebujemy umówić się na wsparcie sięgnąć po wsparcie terapeutyczne na przykład czyli dać sobie obecność drugiej osoby która zamodeluje która powie jak to robić która pokaże która uznając naszą dorosłość Naszą sprawczość pochyli się jednocześnie nad tym dzieckiem w nas, które potrzebuje opieki, które potrzebuje wsparcia. Czyli, jakby nie wejdzie w kontakt z tą ofiarą z roli wybawcy, ale powie nam, jak zająć się tym dzieckiem wewnętrznym i jak pracować z tą częścią. Tak, rozpozna tą część i uzna ją, a jednocześnie nie pozwoli nam wejść w tą rolę ofiary. Czyli nazwie też to, co widzi. Pokaże nam, kiedy my nie wprost komunikujemy nasze potrzeby, kiedy my nie dajemy sobie prawa do, czu do czucia tego bólu, więc manipulujemy otoczeniem, żeby to ktoś w końcu się zajął tą naszą raną. Zranione dziecko wewnętrzne, które jest właśnie w tym wierzchołku ofiary, ta ofiara w nas. Jak nie ma wewnętrznego rodzica, jak nie stoi obok niej ta wewnętrzna mama, wewnętrzny tata, wewnętrzny opiekun, który się nim zajmie, no to szuka wsparcia właśnie u wybawcy albo u kata. I to jest coś, kochani, na co w ogóle chciałabym zwrócić Waszą uwagę. Często rozwiązaniem problemu nie jest rezygnacja z czegoś, ale pokazanie alternatywnej drogi. I to jest ważne w kontekście terapii w ogóle. Nie sztuką jest przestać, Coś robić, odciąć się od toksycznego schematu, odciąć tą ofiarę, która cierpi. Nie. Sztuką jest dać coś nowego, dobrego, kojącego, co sprawi, że to stare samo odpadnie. Czyli właśnie, jeśli postawię opiekuna przy tej ofierze we mnie i jeśli się tym zajmę w zdrowy sposób, to być może. Nie będę więcej potrzebowała szukać tego wybawienia na zewnątrz, przerzucać odpowiedzialności za mój dobrostan na innych, no bo właśnie to moje wnętrze będzie już zaopiekowane. I takim przykładem jest dziecko, które się kciuka i uważamy, że to jest problem, podczas gdy to jest tylko objaw pewnego problemu i ssanie kciuka jest sposobem, w jaki dziecko się koi. Więc jeśli zabronimy mu ssać kciuka, nie wiem, wymarzemy mu palce czymś obrzydliwym i gorzkim. To nie ma co się cieszyć, że przestało wsadzić kciuka, bo tak naprawdę nie rozwiązaliśmy źródła problemu. To był sposób, w jaki dziecko sobie radziło, w jaki sposób koiło się w momencie, kiedy przeżywało jakieś napięcie, jakiś stres. Rozwiązaniem jest nauczenie dziecka zdrowego, innego sposobu kojenia siebie, danie mu to, zamodelowanie. I jeśli to zrobimy, to tam się pojawia wybór i być może z czasem, ponieważ jest inny sposób. Bar bardziej dostępny, czy tak samo dostępny, no to to stanie, kciuka odpadnie, no bo właśnie jest inny sposób na wsparcie siebie, a to już nie jest ten jedyny. Więc kochani, nie sztuką jest odciąć się od zranionego dziecka wewnętrznego. To właśnie paradoksalnie sprawi, tak, że jak się odetniemy od tej ofiary w nas, to wejdziemy w kata albo w wybawce. Sztuką jest tak się zaopiekować tą ofiarą w nas, tak ją uznać, żeby ona nie musiała zamieniać się w kata albo w wybawce. I teraz, być może, w wielu y, głowach, w wielu y, przestrzeniach wewnętrznych pojawia się pytanie, ale jak to zrobić? Aurora, jak to zrobić? Jak się za, zaopiekować dzieckiem wewnętrznym? Poświęciłam temu cały swój blog www.zapiskiaurory.pl. Mam też dwa cudowne warsztaty, bardzo praktyczne, bardzo wspierające warsztaty. Jeden z nich to bezpłatny warsztat, bezpłatny kurs. Budujemy dobrą matkę, kiedy krok po kroku dajemy naszemu wewnętrznemu dziecku komunikaty, które wspierają je, które pozwalają mu poczuć, że jest kochany, widziane, akceptowany. Ten kurs wyrównuje deficyty dzieciństwa. Jest bezpłatny, można, go, można się zapisać i wziąć w nim udział na mojej stronie. Drugi kurs, który bardzo Wam polecam, ten jest płatny, to jest warsztat uzdrawiania wewnętrznego dziecka. Podzieliłam go na pięć etapów, uzdrawianie wewnętrznego niemowlęcia, małego dziecka, uzdrawianie przedszkolaka, dziecka w wieku szkolnym i nastolatka. Każdy z tych okresów uzdrawiamy oddzielnie, możesz jakby wykupić dostęp do Jednej części do jednego takiego okresu rozwojowego, a możesz kupić cały pakiet warsztatów. Linki też, wszystkie aktualne, zostawiam w opisie nagrania. I kochani, mam jeszcze takie refleksje związane z dramatem, z takim rzeczywistym dramatem, jakiego doświadczamy, kiedy kręcimy się między Ofiarą katem wybawcą, i jak bardzo to się wiąże z naszym dzieciństwem i z nieprzeżytym bólem. Myśląc o trójkącie dramatycznym myślimy o pewnej takiej grze, o czymś, co się dzieje w relacjach i warto być tego świadomym. Ale czasami trójkąt dramatyczny jest tak bardzo głęboki i tak wiąże się z traumą nieuzdrowioną w nas, że wcale nie jest takie proste zrozumienie tego, uświadomienie sobie tego, a jeszcze wyjście. I już mówię o co chodzi. Jeśli ten mój opis wyda Ci się taki dziwny, obcy, to bardzo dobrze. Natomiast obawiam się, że wielu z Was będzie wiedziało, co mam na myśli. Dramat trójkąta jest często wtedy, kiedy tkwimy w toksycznym związku z bliską osobą, w partnerstwie, w małżeństwie, i druga osoba jest w jakiś sposób, no właśnie, toksyczna, przemocowa, wchodzi w rolę kata. I Łatwo jest nam powiedzieć, OK, to zła osoba jest, będę uciekać. Ale często te dynamiki są tak podstępne, że no właśnie my, mając tą ofiarę w sobie i mając ten stary zapis z dzieciństwa, nie umiemy się odnaleźć w zdrowej relacji i nieświadomie oczekujemy, tak? spodziewamy się takiego toksycznego traktowania przez bliską osobę. I dramat jest taki, kiedy na przykład w kłótni z jakąś osobą bliską. Zostajesz zraniona. Słyszysz bardzo przykre słowa. Ktoś mówi coś bezwzględnie okrutnego i ty zamiast odwrócić się na pięcie i odejść, albo poszukać wsparcia w tej sytuacji, wiem, poczuć złość i się zagniewać na tą osobę, no to okej, okay, robisz to w jakiś sposób, albo nawet wchodzisz w rolę kata również i walczysz z tą osobą, ale. Po chwili, kiedy emocje opadną, jest ci tak bardzo źle, no właśnie ta ofiara wypływa wtedy, ta nieuznana ofiara tak bardzo cierpisz i szukasz wybawcy, i szukasz ukojenia. I dramat tego polega na tym, że często szukasz wtedy ukojenia w kacie czyli wracasz do tej osoby, która cię skrzywdziła, z prośbą: przytul mnie, porozmawiaj ze mną, nie odchodź. Ale zobacz, dlaczego taki jesteś, i próbujesz się przekonać, jak zmusić ją, żeby dała ci wsparcie. To jest totalnie pokręcone i totalnie niezdrowe i totalnie niszczące dla ciebie, jeśli ty szukasz wybawcy w kacie. Czyli jeśli oczekujesz, że osoba, która jest stroną konfliktu, która właśnie cię skrzywdziła, która właśnie powiedziała ci coś przykrego, za chwilę będzie magicznie osobą, która wróci i nie wiem, przeprosi, da ci wsparcie. No przeprosi okej, okay, tego się można jeszcze spodziewać, ale da ci wsparcie, empatię, zrozumienie i ukojenie, którego potrzebujesz. I często my kochani nie wiemy, że tak nie można. Często my się dziwimy. A ja widzę też po klientach na sesjach, jak oni są zaskoczeni, że naprawdę to jest błędne koło i ja sama muszę Wam się przyznać, że teraz z zadziwieniem patrzę na siebie z przeszłości, że ja tak robiłam. Że ja zamiast, no właśnie, zagniewać się na osobę, która mi to robi, i dać sobie czas, żeby dojść do siebie i poszukać wsparcia tam, gdzie ono jest, to ja z powrotem lazłam po prostu do tego kata, licząc, że on teraz będzie znowu moim wybawcą. I to się wydaje totalnie pokręcone, totalnie chore, wręcz dopóki nie zastanowimy się skąd to się wzięło i jeśli popatrzymy na ten mechanizm cały na tą dynamikę i zadamy sobie pytanie kiedy ona miała sens czy były w moim życiu momenty kiedy takie zachowanie było jedyną opcją ratunku o i wtedy się pojawia pomyśl sobie o dziecku które jest z matką czy z ojcem i ma jego tylko i nikogo więcej nie ma w domu, i nikogo nie ma więcej w życiu, do kogo można by się przywiązać i się połączyć na zasadzie właśnie głębokiej więzi. I ta mama odpycha, krzyczy, bije. Dziecko bardzo cierpi. Ale ono nie ma opcji odwrócić się na pięcie i powiedzieć Ok, tak mnie krzywdzisz, nie chcę teraz z Tobą rozmawiać. Wezmę sobie chwilę przerwy, a ty się zastanów, co robisz. Nie im bardziej matka odpycha dziecko, tym z, z większą zawziętością, z tym większą energią ono będzie wracać do niej, licząc na to, że tym razem ona będzie dobra, że tym razem ona je przytuli, przyjmie. I dopóki, kochani, my nie znajdziemy tego typu sytuacji w naszym życiu, dopóki nie pochylimy się nad tym dzieckiem, które wtedy tak bardzo cierpiało i naprawdę realnie miało zarówno kata, jak i wybawcę w jednej osobie, no to właśnie możemy być nieświadomi tego, co robimy w naszych relacjach, i będziemy cały czas wikłać się w związki, w przyjaźnie, w relacje z kimś, kto gra z nami w ten trójkąt dramatyczny i co chwila tylko zmienia się. Raz jestem ofiarą, raz jestem wybawcą, raz jestem katem. Czasami to robimy z jedną osobą, czasami robimy to z grupą osób. Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy nie chcemy z nikim mieć kontaktu i się izolujemy. I odgrywamy to tylko w swojej głowie. Cierpienie jest, uwierzcie mi, podobne. To też dobry moment, kochani, żeby zaprosić Was do takiego wpisu, który mam na blogu. Yy, Dobra i zła matka we mnie, bo to jest właśnie o tym, że my w dorosłym już ciele, w dorosłym już umyśle, w sercu potrzebujemy znaleźć przestrzeń na zrozumienie i na dopuszczenie. Tej świadomości, że nasza mama, nasz tata był i dobry i zły, że i to, i to było w tej jednej osobie. Kochani, zastanówcie się, jak reagujecie na takie osoby, które są pomocne, usłużne, które nie odmawiają nigdy, jak się je prosi o uwagę, o rozmowę, o przysługę. Co tak naprawdę czujesz do tej osoby? Na ile masz wobec niej taki zdrowy respekt, szacunek, a na ile właśnie jakaś część ciebie pozwala sobie wykorzystywać tę jej postawę? I jeśli jesteś w tej roli bycia właśnie taką usłużną osobą, taka, która nigdy nie odmawia, która po prostu tutaj serce wszystkim na dłoni, to odpowiedz sobie szczerze, ile ciebie to kosztuje i jakie. Emocje przeżywasz oprócz tych demonstrowanych na zewnątrz. To mocne, co teraz powiem, ale za taką przymilnością często kryje się ukryte okrucieństwo. Taka wściekłość wręcz, że ja tyle dla innych, a dla mnie nikt. To jest właśnie taki, taka przestrzeń, w której. Od tego wybawcy do kata jest bardzo blisko, bo ten wybawca, jak się wkurzy, że go wszyscy nadużywają, no to jest w stanie im pokazać tym wszystkim i jest wtedy tym katem. I często, kochani, na zewnątrz zaczyna się właśnie od wybawcy. Ja tylko niosę pomoc, mam dobre intencje. Jednak wewnątrz, w środku, tak źródłowo i często historycznie też, jak się cofniemy do historii życia osoby, zaczyna się właśnie od skrzywdzonego dziecka, od sytuacji, w której naprawdę potrzebowałaś, potrzebowałeś pomocy i wsparcia dorosłych, i naprawdę jej wtedy nie było. I jest tam w tobie jakaś nieuznana bieda, jakaś nieuznana krzywda zranionego dziecka, które nie mogło wprost wyrazić czego chce i potrzebuje, nie mogło samo też sobie tego dać, zapewnić. Więc nauczyło się kombinować, tak? Nauczyło się, że jak nie może prosić wprost, no to musi znaleźć jakieś inne sposoby, które działają. Jak będę głośno krzyczeć, to matka zwróci na mnie uwagę. Jak jest wszystko ok, przeżywam radość, to jej nie ma, ale jak sobie, nie wiem, zachoruję, zrobię krzywdę, przewrócę się, złamę rękę, no to ten tata bierze wolne i jest ze mną, no bo nie ma wyjścia. I mówię o pewnym takim programowaniu, pewnym kodowaniu w dzieciństwie. I oczywiście te nasze krzywdy, te nasze nieuznane biedy mogą pochodzić z różnych źródeł. To może być, no właśnie, jakaś jednorazowa sytuacja, kiedy doświadczyliśmy traumy i ona jest do tej pory nieprzetworzona. A mogą dotyczyć takiego mm, powtarzalnego, codziennego traktowania w jakiś określony sposób, kiedy nasze potrzeby nie są widziane, kiedy nasze, na nasze emocje nie ma przestrzeni. Często też, kochani, taką traumą rozwojową jest nie tylko to, co się wydarza złego, to też często jest to dobre, które się nie wydarzyło. To jest ten brak, to coś, czego zabrakło, ten deficyt. I być może Słucha mnie teraz ktoś z Was, kto no właśnie nie miał takich złych doświadczeń. Mi się krzywda nie stała, mnie nie bito. Ja wszystko miałem, miałam, zapewniano mi, reagowano na moje potrzeby, ale no właśnie, czegoś tam zabrakło. Czujesz jakiś brak, jest jakaś pustka, bo na przykład nie odzwierciedlano Twoich emocji, bo na przykład nigdy nie mogłaś, nie mogłeś się rozgniewać. Nauczyć się, jak kontaktować się ze swoją złością. I im bardziej sobie tak właśnie mówimy, że a, inni mają gorzej, w sumie to tam może mniej bili, ale na dobrego człowieka dzięki temu wyrosłem. To nie było tak źle, jakoś sobie z tym poradzę. No przecież mnie kochali. Im bardziej taką mamy postawę, tym bardziej właśnie umniejszamy tej krzywdzie naszej wewnętrznej, tym bardziej nie dopuszczamy tej ofiary w nas i tym bardziej właśnie. Prawdopodobne jest, że będziemy w jakiś sposób robić z siebie ofiarę wybawcę albo kata, bo to się właśnie bierze z tej nieuznanej, z tej wypartej, z tej wytłumionej krzywdy. Dopóki tkwimy w trójkącie dramatycznym, to nasza uwaga skierowana jest często na zewnątrz. To zawsze ktoś nas krzywdzi. Powód bólu, cierpienia, zawsze jest gdzieś na zewnątrz nawet jak zachowujemy się przemocowo, ewidentnie robimy coś nie okay, nie w porządku wobec innych, to jakaś część w nas przekonuje nas, że to jest czyjaś wina, że ktoś nas prowokuje. To dlatego rozwiązaniem trójkąta i początkiem wyjścia z niego jest moment, kiedy uznajemy, że to nasz wewnętrzny dramat. Kiedy mówię sobie okej, okay, to jest cały czas moja Przestrzeń, to jest moje życie, to jest mój jakiś klimat, którego ja doświadczam, to są moje doświadczenia i emocje, to jest moja energia. Te wszystkie postaci, w które wchodzę, to ciągle ja, tylko w różnych rolach, w różnych maskach. No i okej, okay, kochani, łatwo się mówi, ale jak to zrobić? Powiem teraz o praktyce, o tym, co rzeczywiście możemy zrobić w tej naszej pracy wewnętrznej, żeby wyjść z trójkąta dramatycznego. Lubię w czasie sesji. Zapraszam do wizualizacji i często proszę moich klientów, żeby weszli do środka tego trójkąta, żeby dosłownie wyobrazili sobie taką trójkątną przestrzeń, jakiś trójkątny pokój, którego nie ma co prawda w waszych obecnych budynkach, ale wyobrażamy sobie, jest jakaś taka przestrzeń. Pokój albo jakiś sznurek rozłożony. No i tam właśnie na każdym wierzchołku jest kat ofiara wybawca i stajemy po środku i bierzemy w głośnik, ma jakiś podest, stajemy tak, żeby te wszystkie części widziały nas tam wewnątrz i mówimy halo, halo, tutaj ja, pani tego trójkąta, pani tej wewnętrznej przestrzeni, to jest moja przestrzeń. Dawno mnie tutaj nie było. Wiem, że się kotłowaliście tutaj y, sami wiele razy, bez żadnej kontroli i próbowaliście pozyskać tak potrzebną energię. Teraz jestem tutaj ja, wchodzę w środek i chcę się Wam przyjrzeć. To jest moja przestrzeń. Biorę ją teraz w posiadanie. Nie jest to takie proste, kochani. Jak się mówi, możemy czuć opór w tym procesie, mogą się już na początku pojawiać różne emocje, dlatego warto dawać sobie wsparcie w tej pracy nad trójkątem y, dramatycznym i po prostu sięgnąć po y, profesjonalną pomoc. Z każdą postacią, tam, będąc już w tym trójkącie, możemy pracować oddzielnie. Uczymy się ją rozpoznawać. I odpowiednio na nią reagować. Czyli zauważać w naszym życiu, w naszym codziennym funkcjonowaniu te momenty, kiedy z tej danej energii operujemy. Kiedy ja teraz naparzam jakiś komunikat w stronę mojego partnera i ewidentnie jestem w kacie. Warto to yy, obserwować, włączyć sobie taką część siebie, właśnie obserwującą, która zauważa. I też bardzo cenne będzie robienie notatek po prostu zapisywanie każdego dnia. Prowadzenie takiej higieny emocjonalnej i zapisywanie. Kiedy ja. Co robiłam właśnie z kata, kiedy z ofiary, kiedy z wybawcy. Jeśli zaczniesz rozpoznawać te momenty, jeśli też się osłuchasz właśnie z tym, jakby wczujesz się w tę energię kata, ofiary, wybawcy, o których mówiłam wcześniej, to też łatwiej ci będzie zauważyć i zapytać siebie chociażby: OK, teraz chciałam pomóc goścę i jej zaoferować, że zrobię coś za nią. Czy to przypadkiem nie jest z ratowniczki we mnie? Czy ona mnie prosiła o tą pomoc? Czy ja naprawdę mam na to czas? Czy ja nie musiałabym zrezygnować z czegoś ważnego dla mnie, żeby móc wyświadczyć tę przysługę, na dodatek taką, o którą nawet nie prosiła? Czy ona to doceni? Czy ja chcę za to docenienia? Możemy w ten sposób przyglądać się naszym różnym działaniom w relacjach i zapisywać wnioski, zapisywać wglądy, tak żeby właśnie oswajać każdą z tych. Postaci, żeby wyciągać na powierzchnię nasze różne motywy, nasze różne nieświadome zachowania. Jak pracujemy z wybawcą, to widzimy jak bardzo ten wybawca, ratownik w nas trwoni naszą energię. To jest taki przeciek w systemie. Przepracowując tę część trójkąta dotykamy schematu współzależności. Warto tutaj przeprogramować w ogóle swoje myślenie na temat tego, gdzie przebiegają granice między jedną osobą a drugą w relacji. Kto jest za co odpowiedzialny? Kto jest odpowiedzialny za moje emocje, a kto za Twoje? Co jest rzeczywiście w sferze mojego wpływu, mojej jakiejś kontroli, a na co zupełnie nie mam kontroli, bo to należy do Ciebie. Tutaj warto też oswoić temat granic. Tak, żeby móc sobie Wprost wytłumaczyć, tak? że jeśli na przykład odmówiłaś koleżance spotkania i rozmowy, bo masz chore dziecko, to nie utoniesz później w poczuciu winy, tylko potrafisz sobie to zracjonalizować i zobaczyć, aha, tutaj naprawdę nie mogłam i też nie jest jakby moim zadaniem rzucać wszystko, co ważne w moim życiu, żeby ją ratować. Mogę się z nią umówić na inny czas, a jeśli nie mogę... To ona jest odpowiedzialna za to, żeby znaleźć kogoś innego w tym momencie dla siebie. I tę energię ratownictwa, ten wierzchołek wybawcy, właśnie możemy uzdrowić, kiedy przekierujemy ten punkt ostry w wierzchołku do wewnątrz, do środka, do wewnątrz trójkąta. I zamiast pomagać całemu światu, kierować swoją cenną energię na zewnątrz, ratując ciągle kogoś innego, to Kierujemy tę energię w swoją stronę, w stronę ofiary, i patrzymy, gdzie ja potrzebuję ratunku, co we mnie sobie nie radzi, gdzie ja przeżywam teraz taką potężną bezradność, patrząc na tę osobę, że nie zważając na jej granice i na to, że może ona nawet sobie nie życzy mojej pomocy, jak najszybciej chcę jej pomóc, bo to ja sobie nie radzę, bo to ja nie mogę patrzeć na jej ból. Dlaczego nie mogę patrzeć na jej ból? bo być może przypomina mi mój nieuznany dotąd ból, bo być może to ja kiedyś tak cierpiałam, cierpiałem i tak, takiej właśnie pomocy oczekiwałam dawniej, ale nikt mi jej nie dał. I jeśli w ten sposób kochani popatrzymy na to, to bardzo szybko możemy dotrzeć do zranionego dziecka wewnętrznego. Jeśli jest wśród Was ktoś, kto bardzo, bardzo nie może patrzeć na krzywdy zwierząt, kto jest jedną z tych osób, na której ścianie Facebooka czy innego, innego e, portalu społecznościowego jest mnóstwo zdjęć i postów potrzebujących zwierząt, to zobacz, co Ciebie łączy z tymi zwierzakami. Zobacz, skąd Ty możesz znać ich ból. I nie ma nic złego oczywiście we wspieraniu tych zwierząt, w pomaganiu i w dzieleniu się tego typu informacjami. To jest cudowne i wszyscy potrzebujemy tego typu empatii, ale sprawdź, czy to nie jest przypadkiem połączone właśnie z jakąś Twoją krzywdą, i być może wchodząc w tę rolę wybawcy. Ratowniczki, tak naprawdę reagujesz na swoje wewnętrzne części, które potrzebują być uzdrowione, które potrzebują być uratowane. Kata, kochani, możemy uzdrowić i możemy ogarnąć poprzez jasne nazwanie tego, co robi w naszych relacjach, w naszym życiu, w naszym wnętrzu, zdemaskowanie go. I taki wprost określenie, wypunktowanie, co ja robię, nie OK. Okej, okay, powiedziałam tak i tak do mojego partnera. No toż to jest po prostu przemoc słowna. Okej, okay, powiedziałam, że jak yy, nie będzie chciał mieć ze mną dziecka, to się rozstaniemy, bo ja coś tam. No przecież to jest szantaż emocjonalny. I teraz nie chodzi o to, że mam nie mieć potrzeby posiadania dziecka. Ale jeśli ja warunkuję nasze bycie albo nie bycie właśnie tym i zmuszam go, żeby mi to dał, grożąc mu i strasząc, to jest to szantaż emocjonalny. Więc jak ja inaczej potrzebuję komunikować swoje potrzeby i co ja potrzebuję zrobić ze swoim życiem, żeby nie posuwać się do takich właśnie zagrywek kata we mnie. Kiedy pracujemy z katem, będzie się pojawiało poczucie winy. I to często właśnie z powodu tego, że ono jest bardzo silne i bardzo się boimy tego poczucia winy. To nie dopuszczamy w ogóle takiej świadomości, że ok, ja też robię coś nie tak. Ja też zachowuję się toksycznie. To nie chodzi tylko o to, że jak ja poodcinam te wszystkie toksyczne osoby i tych wszystkich narcyzów w moim życiu, to już będę miała święty spokój, bo ja też tak zagrywam. To też jest we mnie. Ta granica między toksycznością a zdrowym przebiega również we mnie, nie tylko między ludźmi. Więc co ja robię nie tak. I tutaj, kochani, pojawią się wyrzuty sumienia, pojawia się poczucie winy i to okej, okay. i to w porządku. To znaczy, że masz zdrową oznakę tego, że coś w tobie, ten twój mm, prawdziwy rdzeń, ta twoja esencja wie, że nie chce dłużej w ten sposób, nie chce dłużej z tej gry, z tej fasady, z tej maski operować i jest gotowa to zmienić. I możesz myśleć, a raczej ofiara w tobie może myśleć, że nie ma na to siły. Że jaka ja już teraz, jak ja widzę, że ja mam takie narcystyczne schematy albo takie toksyczne schematy, to ja już sobie z tym nigdy nie poradzę. Czyli hop, siup, jesteśmy skata w ofierze. O, to już za, na mnie to nie ma ratunku. Ja już nigdy z tego nie wyjdę. Tyle terapii, tyle kursów. Czyli właśnie, znowu jesteśmy w ofierze. Oczywiście, że wyjdziesz i oczywiście, że masz na, masz na to energię, ta energia tkwi właśnie w kacie, który jest bardzo silny, bardzo władczy, i w wybawcy, który ma siłę pomagać całemu światu. Jeśli przekierujesz tę energię w swoją stronę, jeśli postawisz tam tego wewnętrznego opiekuna przy dziecku wewnętrznym swoim i zasilisz go tą energią, którą wcześniej trwoniłaś, trwoniłeś na rolę kata i wybawcy, to znajdziesz z trójkąta wyjście. Prawda jest taka. Że jeśli jesteś w stanie coś sobie uświadomić i zauważyć, dopuścić to do siebie, to jesteś również w stanie to uzdrowić. Inaczej by cię tu nie było, inaczej byś tego nie słuchała, nie słuchał, inaczej nie zdawałbyś sobie sprawy z tych wszystkich gier i mechanizmów, jakie sterują twoim życiem. Jeśli coś możemy zauważyć, to możemy też to uzdrowić. Przyglądaj się swoim relacjom. Temu, w jaką rolę wchodzisz, kiedy, z, ki z kim. Być może są osoby, których sama obecność sprawia, że w tobie jest więcej energii ofiary, takiego umniejszania. Być może są osoby, przy których ty nie możesz stanąć w swoim świetle, w swojej mocy. I odwrotnie. Być może są osoby, przy których świecisz po prostu jak latarnia morska, gasząc je, bo no właśnie, chcesz królować, chcesz sobie zwrócić coś. Być może są osoby, przy których niby jest wszystko ok, wszystko przebiega dobrze, ale jak się rozstaniecie, to później czujesz zmęczenie, później czujesz, że coś poszło nie tak. Masz takie poczucie takiego właśnie, ja to nazywam wewnętrzny zgrzyt. Coś mi tu nie gra, coś jest niespójne, ale nie potrafię tego zauważyć. Zwłaszcza wtedy sprawdzaj, zapisuj, obserwuj i szukaj. Tych właśnie energii kata, ofiary wybawcy, w różnych kontaktach z tą osobą, bo bardzo możliwe, że właśnie tam coś się odgrywa. Nieuznana złość często się przerodzi właśnie w kata, a dawna nieuznana bezsilność, bezradność, jakieś zagubienie może aktywować wybawcę albo ofiarę. Więc obserwuj też swoje emocje i sprawdzaj, na ile masz na nie przestrzeń, a na ile je wytłumiasz. W jakiś sposób. Jest jedna sytuacja, kochani, chcę o tym powiedzieć. Czuję, że to ważne i że może być wspierające dla wielu z was, również dla tych z Was, którzy pracujecie jako wsparcie i udzielacie profesjonalnej pomocy innym osobom. Jest taka sytuacja, w której warto być czujnym, mega czujnym, jak się ten trójkąt dramatyczny. Odtwarza. To jest sytuacja terapeutyczna relacji terapeuta-klient. Ja tego doświadczałam i doświadczam z obu stron to znaczy, przyglądam się trójkątowi dramatycznemu, w który wchodzę jako klientka, kiedy sama jestem na terapii i kiedy ktoś wchodzi, albo mi się coś włącza, kiedy ja prowadzę sesję, kiedy pracuję. Zdarza się, że wchodzimy w kontakt z, terap z terapeutą już od razu z pozycji ofiary. Czyli mamy taką postawę. Niech ktoś się tą moją krzywdą zajmie. Niech ona tego dzieciaka weźmie i uspokoi, niech ona ułoży ten ból mój, bo ja już po prostu nie daję rady. I wchodzimy z taką pozycją trochę roszczeniową, taką oczekującą. Niech mnie ktoś tutaj załatwi, niech mi poukłada, niech mi da narzędzia, sposób, niech się zajmie mną, żebym ja w końcu mogła sobie radzić. Liczymy na to, że to ktoś nas uzdrowi, naprawi. I przerzucamy trochę odpowiedzialność za swój proces wewnętrzny na terapeutę. To jest możliwe, bo często terapeuta też bardzo chce być taki potrzebny i bardzo chce czuć, że jest takim tutaj profesjonalistą i tak pomaga, że właśnie nieświadomie może wchodzić w kontakt z klientami z roli ratownika. Więc to się często może odtwarzać. Oczekujemy, że terapeuta będzie naszym wybawcą. Terapeuta też może chcieć być naszym wybawcą. No i jak już mówiłam wcześniej, jak jest jedna rola, to niepostrzeżenie będą też dwie pozostałe. I to jest bardzo dobrze, i to jest fascynujące, jak to się zadziewa, i warto to obserwować świadomie. I jeśli to się pojawia w relacji terapeutycznej, to bardzo dobrze, kochani, bo to znaczy, że można to przegadać, można to ponazywać, można się temu przyjrzeć. Właśnie w przestrzeni, w której jest na to miejsce, w końcu. Bo jak z szefem coś odgrywasz, to raczej do niego nie pójdziesz i nie powiesz, a wie pan, no ja tutaj weszę z ofiary trochę, ale z pana to jest niezły ratownik, widzę, i sobie o tym porozmawiajmy. Raczej nie będzie na to przestrzeni. Ale właśnie ta relacja terapeutyczna to jest relacja, w której można szczerze świadomie poprzyglądać się temu, co się zadziewa. No i liczyć też na tą autentyczność, na tą szczerość i na wsparcie też terapeuty, który orientuje się w tych, w tych tematach, który tak zakładam, że też jest we własnym procesie, czy korzysta z superwizji. Więc nie będzie właśnie przerzucał i swoich nieświadomych treści tutaj dopuszczał, tylko ma to jakoś ogarnięte i będzie wtedy mógł pomóc ci zobaczyć, jak to się na żywo właśnie dzieje, w realu, a nie tylko w jakiejś książkowej teorii. I też uwaga, drodzy terapeuci, drodzy wspieracze wielu z nas jest. Takim rannym uzdrowicielem, czyli kimś, kto sam jest w swoim procesie, sam ma swoje rany, i ponieważ ma to doświadczenie, ponieważ sam coś u siebie uzdrowił, to ma też tę umiejętność poprowadzenia kogoś w podobnym procesie i okazania takiej prawdziwej empatii, takiej ucieleśnionej, a nie tylko wypracowanej i wyuczonej. Warto jednak zachowywać taką uważność też na siebie. Na tą swoją część ratowniczą i na swoje zranione dziecko wewnętrzne. Dlatego, że jak nie mamy miejsca na swoje zranione dziecko wewnętrzne, to możemy być zbyt surowi dla wewnętrznych dzieci naszych klientów i nieświadomie wspierać ich w wypieraniu, w odsuwaniu tych emocji związanych właśnie z dawnym bólem. Mówiąc coś w rodzaju, no już czas przestać być w roli ofiary, czas przestać tkwić w tej, w tej roli i ruszyć naprzód. I umniejszać temu staremu cierpieniu, które no, potrzebuje jednak tej uwagi, bo sam upływ czasu nie sprawi, że ono zniknie. I wtedy trochę wchodzimy w rolę kata, tak? Nieświadomie. Oczywiście też w dobrych intencjach. Spotkałam się z, taki, z takim podejściem, tak? Że pani już powinna pójść naprzód, z ofiarami nie pracuje. Wyjdź z pozycji ofiary, proszę się nad sobą nie użalać, i tak dalej. Możemy znowu wejść w drugą stronę, tak się zanurzyć w to cierpienie klienta, tak bardzo dać mu tutaj wsparcie i empatię, że włączy się nasz ratownik, który bardzo szybko nas wypali, nadużyje i będzie chciał bezwzględnie, za wszelką cenę uleczyć klienta, urżyć jego cierpieniu. I nawet jak klient nie jest gotowy na to, albo nie chce, to, to będziemy bardzo, jakby chcieli, będziemy go wypychać wręcz do tej przemiany. I takie zachowania tworzą taką zależność, taką jakąś toksyczną więź, kiedy zdarza się, że trzeba terapii po terapii, po tej relacji. I ja widzę, odkrywam cały czas, że tutaj tym rozwiązaniem jest no, świadomość własnych tych gier i własnego bólu własny proces i uznawanie swojego zranionego dziecka wewnętrznego. Dzięki temu możemy ufać też, że druga osoba jest dorosła, dajemy jej czas, obecność, narzędzia, wsparcie, ale nie robimy też za nią. I też no, ma prawo tego nie robić. I możemy też odpuścić pośpieszanie jej i wywieranie presji. Możemy rzeczywiście towarzyszyć z takiej zdrowej. Przestrzeni w nas, kiedy widzimy dziecko wewnętrzne klienta, ale jednak pracujemy z dorosłym, z drugim dorosłym, który jest odpowiedzialny za siebie. Chciałam o tym wspomnieć, czuję, że to jest ważny temat, bo wiem, że wielu uzdrowicieli, coachów, terapeutów, psychologów funkcjonuje zawodowo w roli wybawcy i właśnie własny proces własne takie pochylanie się regularne nad swoimi potrzebami, nad swoim trójkątem, nad swoim zranionym dzieckiem wewnętrznym może być tutaj ogromnym wsparciem. Jeszcze żadne dziecko wewnętrzne nie zostało uzdrowione dlatego, że ktoś się wziął w adopcję i że to ktoś inny się nim zajął. Nie podrzucajmy więc swoich dzieci wewnętrznych pod opiekę innym i nie ratujmy cudzych dzieci wewnętrznych. Każdy z nas ma swoje dziecko wewnętrzne, każdy z nas ma swój ból, swoje rany do udźwignięcia, do przetworzenia i tylko od Ciebie, Twoją decyzją i na Twojej energii może przyjść uzdrowienie. I oczywiście możesz korzystać ze wsparcia innych osób, ale no właśnie poza trójkątem. Nie, że ktoś coś zrobi za Ciebie, tylko ktoś Ci towarzyszy, zauważa, pomaga nazwać, dzieli się narzędziami, ale to Ty masz odpowiedzialność za swój proces. Trójkąt jest w tobie, ale to nie ty. Jesteś przestrzenią pomiędzy tym trójkątem i poza trójkątem. I tak jak prosiłam jakiś czas temu, że stań tam na środku i powiedz: Halo, halo, dzień dobry, kochani, witam waszą trójkę, to jest moja przestrzeń, to zauważ, że skoro trójkąt się zadziewa w tobie, to znaczy, że jest jakaś przestrzeń w tobie, w której ten trójkąt też się znajduje. To nie jest tak, że ty jesteś tym trójkątem. Nie jesteś żadnym z wierzchołków trójkąta, ale też nie jesteś trójkątem. Jest w tobie znacznie więcej przestrzeni niż ten właśnie trójkąt. I kiedy pracujesz z każdą z postaci oddzielnie, kiedy nazywasz to, kiedy masz przestrzeń na tą całą energię tych postaci, na te wszystkie ich emocje, kiedy poświęcasz temu czas, uwagę z takiej zdrowej pozycji, właśnie bycia panią, panem, swojej przestrzeni, to ten trójkąt zaczyna być coraz mniejszy. Właściwie jest taki sam, ale dostrzegamy, że wokół jest dużo więcej przestrzeni, że tam są też inne części nas, że tam jest jakiś cały wszechświat, że ten trójkąt był pewną galaktyką, a tam jest cały wszechświat możliwości, cały kosmos nasz wewnętrzny, w którym też się dzieją inne rzeczy. Rozwiązaniem trójkąta nigdy nie jest zamiana ról. Rozwiązaniem trójkąta jest wyjście i zobaczenie, że tam poza nim też jest jakaś przestrzeń. Zacytuję tutaj Hawkinsa, który pięknie powiedział o tym, że rozwiązanie problemu nigdy nie znajduje się na poziomie, na którym ten problem powstał. Trzeba wyjść o poziom wyżej. Więc właśnie, rozwiązaniem trójkąta dramatycznego. Nigdy nie będzie zamiana ról, mimo że może nam się tak wydawać, że właśnie jak byłam w że teraz jestem w wybawcy, czyli ja mam tę moc, żeby pomagać innym, albo jestem w kacie, czyli ja będę decydować o tym, czy ktoś przeżywa tą ofiarę w sobie, czy nie, czy ktoś cierpi, czy nie, to wcale nie jest rozwiązanie, to jest tylko zmiana perspektywy, ale ciągle kręcenie się właśnie w kółko, kręcenie się po tym trójkącie. To jest tylko inny przejaw tej samej dynamiki. Potrzebujemy uznać trójkąt i wejść o poziom wyżej, dać sobie inne sposoby działania, nauczyć się stawiania zdrowych granic, komunikowania swoich potrzeb, objęcia ofiary w nas, dania sobie mnóstwo przestrzeni na przeróżne emocje, tak, żeby poszerzyć. Tę wewnętrzną przestrzeń, w której trójkąt nie będzie już jedynym stanem istnienia, będzie jedną z opcji, cały czas jakąś opcją, bo nie możemy pozbyć się części siebie, ale już tylko opcją. I bardzo, bardzo Wam tego, kochani, życzę. Do usłyszenia.